ja, Grigori i Stefano przyjechaliśmy, żeby sobie polatać nad morzem. Tu już Grigori pyrka, jest godzina 20. Zgłosiliśmy loty do FIS-u. Spytaliśmy się w Darłowie i na Ksywiu, jak tam wojaki działają, czy nie działają. Wszystko mamy cacy. No i szykujemy się do latania nad morzem. No, latanie ma sprawiać przyjemne. No, light to nie był ten lot. Janusz, kolega jest latający. Nie słyszę. I już mówię. Ale wiesz co, ja was z wizji tylko kramam. Mnie to tak pewnie nie oglądacie, bo atrakcyjną blondynką to nie jestem skrąglądzistą. No, dobrze, spokojnie. Kolega będzie miał dokumentację filmową. Ja zawsze, kurczę, filmuję, a
A potem tnę jakoś tam coś, zrobię, kurczę. Ale wiesz co, na filmach jakoś troszkę inaczej sobie ciebie. Nie, bo ja jestem generalnie chory, kurczę, mam temperaturę, a przyjechałem tutaj polatać z kolegami, bo pepegant musi być twardy, kurczę. No, twardym trzeba być, tak, nie miętkim, oczywiście. Nie mięty. Dodaję się to. No i Grigori, wylądował, czy da w palnik jeszcze? Nie, chyba wyląduje, kurczę. Nie, bo idzie już nawet do skrzydła tutaj. Brawo, no fajnie. Jakie brawo, jak położyłeś skrzydło, pierdolo. A to kręci z każdej strony. Grześ jak zwykle szarmał, co nie? A może Piotr. No, tutaj Piotrek przyjechał też polatać, kurczę. Goście idą, a my dalej sobie tutaj będziemy latać. Startuje Stefan. Żuki nas atakują. No co za paskudy, kurczę. Poszedł ładnie Stefan. Może tym razem będzie lądował? No, bujnęło. A ładnie. To. No i nasz buranek na ziemi. No jak tam, panie Stefanie? Jak tam? Proszę pana, wali jeszcze jak piernik. Poważnie? Z drgania skrzydło wchodziło. Tak? No poważnie. Aha. Ale nad morzem był pan, prawda? I to jest najważniejsze, kurczę. Czyli wycieczka zaliczona i jutro rano ciąg dalszy nastąpi. O, a teraz ładnie, pięknie klekoczą na pensjonacie boczki. Tam jest, tak? a tu jest gniazdo ich, nie? O. No, 4 lipca, godzina 4:30, dzień drugi latania nad morzem. Idziemy sobie polatać. Tam widzę, że już boczki wstały, coś już wcinają, a my idziemy sobie polatać. No i Stefan się obudził. Spać nie mogłeś? Spać nie mogłeś? Mogłem. Wiaterek mamy taki dzień, 2 metry. Rozgłoszony do FIS-u. Wojsko dzisiaj w sobotę nie lata, 4 lipca 2015. Więc spokojnie sobie lecimy. Słoneczko już ładnie wstało. Grigori już dotarł. Już się ubiera. Ubiera galoty i startujemy. Tam Grigori. Tutaj gdzieś Stefano. Czekam jeszcze na kolegę, którego byśmy wczoraj poznali. Zobaczymy, czy przyjdzie to polata. Thank you.
No ja sobie wylądowałem tutaj przy posesji, po prostu mi się nie chciało, kurczę, targać sprzęcicha. I tutaj z tyłu za posesją sobie wylądowałem. Podejście było eleganckie, bez drutów, także wszystko berycace. O, idę się składać i potem do kolegów. No, chłopaki kichają tutaj. Właśnie Waldek i ten, i Denio, to samo. No Denio ma tak samo, ty jesteś od Denia? Tak, no co ty mówisz? Czyli ja znam się, go uczyłem latać, kurde, ja się przyznam do tego. Teraz już bozo, nie nagrywaj. Nie. A teraz idziemy do pensjonatu. Musimy przez drogę przejechać. Olej, Grigori. O, szedł. Teraz Stefano. Dawaj, dawaj. Stawcie tutaj. Poszedł. Grzesiu, to jest kamikadze, boski wiatr. Tak wygląda nasza posesja tutaj. Pensjonacik, super. Tu mamy figurkę. Święty Józefie, ozdoba życia rodzinnego, módl się za nami. Ale tu nasz pensjonacik. I tam sobie idziemy. Tutaj bolidy Grigoria i Stefano. Jak się chłopie dzisiaj latało z rana? Bardzo dobrze, ale z nim nie polatasz. Nie polatasz? Nie, zaraz woła z powrotem, chodź, nie widzę cię. Nad morze nie chce lecieć. Trochę potarmosiło, boi się. No i gdybyśmy nie my, to by nie wrócił w to miejsce. To ja poradzę, jak taki już jestem. Mało tego, do domu nie potrafię dolecieć. Nie wiem, gdzie łąka jest. O, poleciał. Poleciał na śniadanie, po śniadanie dla dzieciaków. O, klekocz. No. Ale patrzcie, to są młode, bo mają czarne dzioby. Ojciec i matka mają czerwone.